Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie Transformers Cyberverse. Adventure Bumblebee. Tutaj tak wygląda pudełko. Może trochę wyostrzymy. Tutaj mamy bok. Tutaj mamy oczywiście część robota McAdam. Zresztą nawet tutaj możemy zerknąć w zestawie: dają części robota. Jak się wykupi wszystkie figurki, będziemy mogli złożyć takiego robota. Tutaj mamy oczywiście wszystkie postacie z Cyberversa. No i oczywiście z tyłu pudełka mamy komputerowy model 3D. Jak powinien wyglądać? Prawda, że ładnie? Też bym tak chciał, żeby wyglądał. Dalej mamy oczywiście rysunkowy model. No i oczywiście cała masa figurek, które będą wchodziły w zestaw. Jak bardzo chcecie kupić Optimusa Prime'a czy tam tego Makadama złożyć, musicie aż kupić te wszystkie figurki. Szczerze powiem, to tylko o Arsi. Jedynie co tutaj z tego wszystkiego, to tylko o Arsi. Co najwyżej bym sobie wziął, bo fajnie wygląda i można ją przerobić na Elite 1. Natomiast cała reszta tych figurek, no jakoś nie za bardzo. Jest to, jest, niech sobie będzie. Tak wygląda z tej strony. Tak wygląda jeszcze. Od tej strony. Tak wygląda. Od góry. Cyberves, Bumblebee. No i tutaj cała masa napisów, których i tak nikt nigdy nie przeczyta. No i pudełko do kosza. W pudełku jeszcze powinna znajdować się instrukcja. E, niestety tutaj samą figurkę kupiłem używaną, więc niestety nie mam, nie mam do niej instrukcji. E, za to w pudełku było takie coś e, czyli efekt cząsteczkowy takie generalnie takie iskrzenie się które możemy wykorzystywać. Tylko spróbuję wyostrzyć. Oj, coś się nie chce. Niebieski na niebieskim trochę ma ciężko się wyostrzyć. Jest taki efekt cząsteczkowy, jak również takie ostrze, gdzie możemy sobie wkładać to ostrze, ten efekt cząsteczkowy na ostrze i się będzie iskrzyło. Yy, może być ono składowane oczywiście w tej dziurze. Coraz głupszy skład tych broni mają, no ale jest, to jest. Oczywiście jeszcze dostępne w figurce, e, dost, po, dostępna była broń, niestety e, u mnie nie ma, ponieważ kupiłem ją używaną i tej broni nie było. W zamian za to dostałem, już Państwu pokazuję, w zamian za to dostałem takie coś. Zaraz wyostrzymy. Nie wiem z której, e, z której to figurki jest, dajcie mi znać w komentarzach skąd to jest, dostałem to. Pasuje do ręki, więc... Jest bardzo, jest spoko. No i oczywiście, oprócz tej broni, mamy samą figurkę. Jeśli chodzi o figurki z typu Cyberverse, no przez jakiś czas wychodziły raczej krapowate. No można powiedzieć, że większość to była marnacja plastiku, co generalnie Hasbro się mieni taką ekologiczną firmą, to się dziwię, że takie coś wypuszczają. Natomiast tutaj dysponujemy figurką Bumblebee. Kupiłem go ze względu na to, gdyż sądziłem, że ta seria będzie troszeczkę lepsza od tego co wychodziło wcześniej. I zobaczmy, jak będzie to wyglądało w praktyce. No to mamy figurkę. Pierwsze co zobaczyłem w tej figurce, to tak sobie pomyślałem. No, to teraz tak, zdecydowanie tak. Już wiem, gdzie Hasbro upłynnia zużyte butelki po Pepsi. Zobaczcie. Ten plastik, z którego figurka jest zrobiona, jest cienki jak no strasznie cienki. Do tego stopnia, że aż prześwituje wszystko na zewnątrz. No i kolor, szczerze mówiąc, no taki jakby nie za bardzo. No ale tu możemy powiedzieć, że faktycznie. Trudno hasbro ma ciężki problem ma właśnie czasami z odwzorowaniem ładnego koloru. Ja to rozumiem, bo tu w sumie trudno jest e, zrobić coś z ładnym plastikiem, dlatego nauczyłem się doceniać tą figurkę, która ma dużo grubszy, dużo lepszy plastik. Jak również nauczyłem się też doceniać tą naklejkę, tą nakładkę po farbie. Ale mimo wszystko, zobaczmy, czy oprócz plastiku ta figurka. Coś jeszcze ma złego. Ogólnie ten plastik, tak jak mówię, jest strasznie wgiętki, strasznie taki lekki. Sprawia wrażenie taniego. Jak ten niewypał, który kupiłem za 7 zł u Chińczyków. Swoją drogą. No niewiele się pigmentem różni i grubością plastiku też. Zobaczmy jednak samą figurkę. Z przodu bardzo ładnie pomalowane na niebiesko światła, nie wiem dlaczego niebiesko, przyznam szczerze nie oglądałem tej serii, więc może faktycznie w serii miał niebieskie światła, albo może po prostu mieli trochę farby z szyb, to machnęli jeszcze światła. Na czarno pomalowany zderzak, no jakby nie do końca, farby trochę zbrakło, no i oczywiście tutaj mamy kierunkowskazy, które jakimś cudem też zrobiły się błękitne. Mamy również tutaj czarne paski, bo teraz, jak wiadomo, każdy Bumblebee musi być żółtym pojazdem w czarne paski. No, tak musi być. Tak prawidłnie ustalił Michael Bay i tak musi być. Tutaj z boku, oczywiście, możemy zobaczyć pasek. Ogólnie, szczerze mówiąc. Kształt tego samochodu trochę mi kojarzy, przypomina mi się e, Chrysler Crossfire. Mniej więcej podobną ma tą linię, e, linię nadwozia. Tak jakby przód generalnie projektant chciał zaprojektować i nagle w środku dostał wylewu i u, poszła kreska. A jak a ktoś przez dowcip dorysował koła i zrobili z tego samochód. Ogólnie mimo wszystko, e, że przypomina trochę Chryslera crossfirea zwłaszcza te tylnie okno tutaj. Zasadniczo nawet mi się podoba, taki trochę nietypowy. Eee, oczywiście mamy pomalowaną na niebiesko przednią szybę. Ładne logo, czarne paski, bo oczywiście muszą być, bo to jest Bumblebee. Przyznam szczerze, gdyby nie te czarne paski, to by wyglądało jak odpad podprodukcyjny, więc musieli dać. Eee, niebieskie okno. Tutaj niebieskie, ale w tym miejscu to już przy drzwiach farby zbrakło. Na srebrno pomalowane te dynksy, Koło oczywiście to czarne, tył. Co do tyłu mam tutaj no, kilka drobnych uwag. Po pierwsze, to konia z rzędem temu, kto tu znajdzie, gdzie są światła. Są tak słabo widoczne na kamerze, to jeszcze przy dużym oświetleniu, to te dynksiki są w jakiś sposób widoczne, ale... Normalnie mam duży problem ze znalezieniem ich. Może to kwestia też tego plastiku, trochę takiego. Natomiast, no, jest strasznie, strasznie takie malutkie. W sumie, to na dwozie. tak jak tak się przypatrzeć, jeszcze, to jeszcze coś mi przypomina. Hmm. No, nie wiem do końca co, ale na pewno mi w komentarzach napiszecie, jak coś. Ehm, no, generalnie mamy tył. No, spodem no to oczywiście widać robot. Z tyłu wygląda tak. Drugi bok to tak. Przód tak. No i tył. Grill oczywiście nie pomalowany. To też nie. Przekroczyłoby budżet. Jedna rzecz, która w tej figurce jeszcze dodatkowo jest taka. Taka to fakt, kiedy ją kupiłem, nie była to wina generalnie osoby, która mi to sprzedawała, w żadnym wypadku. To już był produkt, który był fabrycznie uszkodzony. Pod tym kołem mieści się nit, który przechodzi stąd i wybija się przez ten żółty plastik. I. Ktoś kto to produkował, widzicie nawet tutaj ma niewyraźnie poucinane te wszystkie fragmenty z listków, ale ktoś kto to produkował wybił tym nitem tutaj dziurę, niestety nie usunął plastiku. Przez co koło było zawsze pod skosem i zawsze tarł o ten plastik. Musiałem wyjąć i ściąć ten plastik do końca, żeby po prostu bo blokował koło. Mnie to kosztowało akurat ta figurka 6 butelek coli, ale... Normalnie w sklepach ta figurka chodzi po 112 do 130 nawet złotych, widziałem, więc za 130 złotych, gdzie możemy mieć już Sidja za. Przypomnę, tego ogarnięcie za 8 dych. Już w niektórych sklepach można znaleźć go za 8-9 dych, a to tak. Tak, trochę średnio. No ale dobra, żeby nie było, zobaczmy, jak to się porównuje z innymi figurkami, jak on będzie wyglądał na tle innych figurek. E, mamy tutaj Siege Prawla. No i z Siegem Prawla wygląda nawet nawet. Mam tutaj jeszcze Hotroda. E, mniej więcej z Hotrodem wygląda trochę mniejszy, bo Hot Rod jest. E, Hot Rod to w ogóle była dawny deluxe. Obecny deluxe. No, średnio to wygląda wielkościowo. Trochę się te samochody skurczyły w praniu przez lata. No dobrze. To jak wygląda tutaj transformacja? Jak to wszystko wygląda w tej figurce? Zaczynamy oczywiście, wszystko jedno właściwie od czego, ale można zacząć na przykład od drzwi otworzyć. Jedne, drugie. Ten plastik jest niestety tak cienki, że tak jak tutaj widać, przebija palec. O. No i możemy teraz delikatnie, bardzo delikatnie złapać za obydwie części i podnieść lekko do góry, bo inaczej tu uchwytu nie znajdziemy, więc trzeba to. O, w taki sposób do góry. Pięknie, drzwi już nam nie przeszkadzają. Co do nóg. Transformacja jak u Sideswipa. Odginamy, odginamy. Zwróćcie uwagę, jaki ten plastik cienki, jak to trzeszczy. Najtańszy rodzaj plastiku. No i możemy sobie odhaczyć te nogi. Odginamy nogi. Jak u siteswipa, i wyjmujemy stopy. I trzeba nogi, może już od razu je rozłączę, tak jak u Side Wyostrzymy trochę. Ten bolec w tą tutaj dziurkę. O, możecie usłyszeć po dźwięku, że to takie najtańszy plastik. Dobrze. Teraz te ręce. Generalnie zawsze w instrukcji pewnie pokazywali, że tutaj trzeba to obrócić. Najlepiej jest po prostu uwolnić teraz ręce, żeby to wszystko ładnie śmigało. Odpinamy tutaj. I ręce muszą być odpięte, bo one też wchodzi tutaj taki bolec. Tutaj też, o, zahaczka. Odpinamy, odsuwamy rękę. To samo robimy z drugą ręką. Odginamy tą część. I odginamy tą część. Ta klapa, można już ją tutaj obrócić. Mamy fałszywy korpus. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, tutaj ma, a dobra, nieważne, to później powiem. Odginam to całość, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Żeby teraz odgiąć tą część, trzeba najpierw obrócić. W tym momencie trzeba obrócić. I dostajemy teraz tu możliwość obrotu. Odgięcia tego o w taki sposób, będziemy mieli więcej miejsca, inaczej mogło to blokować. Odginamy głowę. A, jeszcze ręce muszę trochę opuścić, jak się zablokowały, opuszczam. Jest głowa. Przednia część w taki sposób i zamykamy. Drzwi można sobie poprostować tak jak się jak komu się podoba tutaj ułożyć ręce wyprostowane. I tak wygląda cała figurka. I teraz tak, jeśli chodzi o tą figurkę, wziąłem ją generalnie ze względu na to, że będę chciał ją przerobić. I czy ona się tak naprawdę nadaje? Zobaczmy ją w wersji figurki. Przybliżę tutaj najpierw na głowę. Czy to się wyostrzy? Zaraz zobaczymy. O, wyostrzyło się. No, ten wyraz twarzy, to ma naprawdę świetny. Jakby zobaczył stos papierów do wypełnienia. E, światła, oczywiście tutaj mamy takie coś. Korpus jest fałszywy i to właśnie to o czym mówiłem. Zobaczcie, tutaj mam dookoła czarną obwódkę. Wokoło tego. Oczywiście tutaj powinna być szyba, to też nie jest niepomalowana. To powinno być czarne, ale zwróćcie uwagę, z tyłu na prawdziwym korpusie tej czarnego nie ma. Więc fałszywy korpus. No i tutaj mamy oczywiście fałszywe przednie, tylnie światła. Przepraszam. Fałszywe tylnie światła. Troszkę pomalowane tutaj na srebrno. No i o, stopy. Nic dalej. Z tyłu. Broń. Gdzie ja mam to ostrze, tą broń możemy sobie składować. Możemy mu ją włożyć w, no, w godność. Ma tu więcej dziur niż sasha gray Złożymy. O, i może nosić tą broń w, gdzieś tam. Dobra, ja to na razie wyjmę. Bo... Nie będę go. No, i generalnie, jeszcze dodatkowo mam możliwość tutaj, są takie bolce, które można przechowywać broń, którą dostał w zestawie. Tak samo pod maską w formie pojazdu mógł przechowywać broń. Niestety tej broni nie mam, ale mi to jakoś nie przeszkadza. Rzecz, która jedna rzecz, która tutaj była, to fabrycznie figurka miała bardzo luźne to kolano. Jedyną rzeczą, jaką zrobiłem, to po prostu wziąłem i Kombinerki i troszeczkę jakby wcisnąłem to minimalnie bardziej. Chodzi trochę sztywniej, ale cudu nie ma. Przejdźmy do artykulacji tej figurki. Głowa, staw kulkowy może obracać. Ręce są na stawie, staw kulkowy. Tak, ręce są na stawie kulkowym, czyli standardowo 360 stopni. To już nikogo nie dziwi dzisiaj. Ta część na stawie kulkowym, więc pełen zakres ruchów. Akurat te wszystkie stawy chodzą ścisło. Figurka, już tak jak mówiłem wcześniej, kolano miała zawsze obluzowane. Następne, tak samo tutaj. Ma obrót w talii. Noga, staw kulkowy tak wysoko tak daleko. Szpagacik, tylko tyle niestety, ale zawsze coś. Ma tutaj jeszcze taki dodatkowy staw grzybkowy, zginane w kolanie tyle, mniej więcej do 90 stopni. No i trochę ponad można mu połamać kolano. Dodatkowo, co ciekawe, w tej figurce mamy takie coś i jeszcze oczywiście staw kostkowy. Mniej więcej tak wygląda ta figurka. Tutaj mamy oczywiście na czarno pomalowane koła. Wszystko klipsowe, ale ładnie się kręcą te koła, więc nie przeszkadza to w jeździe. Ręce możemy ustawiać albo tak, jeżeli chcemy, żeby miał mniejsze te bary, albo można podwyższyć, żeby miał większe na naramienniki. To już będzie zależało od tego, jak chcemy sobie pozować tą figurkę. Porównajmy tą figurkę z innymi figurkami z serii Deluxe. Mamy tutaj. Chociażby Deluxe y, Smoke Screena z wersji AirThrise. Wielkościowo wyglądają nie najgorzej. Mamy tutaj, oczywiście, jeszcze, żeby nie było. Figurkę, którą uwielbiam, czyli malutkiego bombla. Nie wymienię teraz jego nazwy. Jest nazwa pełna nazwa jest jego w filmiku tam podesłałem tam ostatnio na YouTube. Natomiast sam nazwy tej nie powiem niestety w tym momencie i teraz tak zobaczmy go generalnie jak on wygląda z tradycyjnym deluxem, czy na półce można go gdzieś tutaj ustawić z oryginalnym Deluxem. Wielkościowo są mniej więcej podobni. Przy okazji ten ma akurat moje naklejki, moje roboty. Więc, jeżeli wam się podobają, też to, to kiedyś muszę, właśnie, może kiedyś będę takie coś produkował, ale na razie chwilowo tak wyglądają. No i tutaj, oczywiście, nasza figurka. No i teraz, tak. Figurka obecnie dostępna jest w sklepach. Zabiorę może jeszcze to i to. Figurka dostępna jest w sklepach za 130 bodajże złotych, czasami 113, e, różnie, różne są ceny. Czy ja bym tyle za tą figurkę dał i jak ona się prezentuje? Osobiście nie dałbym za nią więcej niż 6 dych. Za tyle ją kupiłem i to jest górna granica, ile ta figurka mogłaby być warta. I nie kupiłem jej też dlatego że. No, jest to jakiś Bumblebee. Kupiłem ją ze względu na to, że chcę ją przerobić na zupełnie inną figurkę. Głowę to już planuję sobie w 3D zrobić, tylko muszę znaleźć generalnie kogoś, kto by mi to druknął. I planuję całkowicie przemalować tą figurkę. Dlatego też nie przeszkadza mi ten żółty, tandetny plastik, byleby tylko dobrze się farba tego trzymała, bo i tak nałożę inną, zupełnie inny kolor, będzie full repaint. I tylko dlatego tą figurkę kupiłem. No, ale teraz tak. Ktoś by mógł powiedzieć, że jest to figurka dla dzieci, więc czemu się czepiam? To nie jest figurka kolekcjonerska. Osobiście chciałbym powiedzieć, że troszeczkę się z tym średnio zgadzam, ze względu na to, że większość dzieci, które dostaną figurki, czasami może być to ich pierwszy Bumblebee. E, więc no nie, trochę niefajnie, że pierwsze zetknięcie się na przykład z transformerami to jest tandetna figurka, która się rozpada po dwóch e, instalacjach, po dwóch transformacjach. Lepiej zrobić figurkę bardzo dobrą, żeby zachęcić do kolekcjonowania, żeby dziecko, które się pobawi chwilę, o, to była fajna figurka, chcę zobaczyć następną, chcę zobaczyć następną. Więc moim zdaniem te figurki, które są dla dzieci, powinny być przynajmniej dopracowane, chociaż w drobnym stopniu. Przykład to boty. Tobots bodajże, jest takie yy, bajka Tobots i tam generalnie zabawki z tej serii mają bardzo ładne modele pojazdów, bardzo dobry plastik, a są ewidentnie skierowane dla dzieci ze względu na te samochody, które są takie dość bardziej kreskówkowe. Mimo wszystko tam to się udało. Tutaj ten Bumblebee... No, jak traficie go na jakiejś wyprzedaży za te 40-50 zł do sześciu dych to jeszcze, jeszcze jest warte go wziąć, kupić, podmienić mu tylko głowę i ustawić gdzieś na półce. Będzie nawet ładnie wyglądał, bo w sumie artykulację ma. Co więcej, zapomniałem dodać, to jest coś, czego nawet CG czasami nie mają. Obrata, cane nadgarstki. Tego to już nawet CG nie dają czasami. Nawet u CG jest problem. Więc. Wielki szacun. figurka ma naprawdę świetną artykulację. A mówię o tym dlatego, że poprzednie figurki Bumblebee, tej Cyberverse'a to praktycznie no nie nadawało się to nawet na przetworzenie. Ta, akurat, jeśli chodzi o artykulację, jest OK, tylko no jakościowo odpada. Przypominam, ona kosztuje 113, teraz, jak się obejrzycie za 89,90 zł, dostaniecie tego figurkę. Więc czy ona jest taka warta? Nie, ale w promocji jak najbardziej tak. Gdybym miał ocenić tę figurkę, moja ocena tej figurki 3 na 10 i tylko dlatego e, oceniam ją 3 na 10 ze względu na to, że planuję z niej jej całkowity kastą. Natomiast gdybym nie, był, e, nie chciał jej przerobić, to na pewno cena byłaby dużo niższa. Więc jeżeli nie planujecie jej przerabiać, i nie interesuje was, nie kupujcie tej figurki. Jest tania i słaba. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję tej figurki. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, łapkę w dół. Jeżeli chcecie dostawać poinformowania o nowych filmikach, kliknijcie dzwoneczek. Standardowo, jak tam to wszyscy YouTuberzy mówią. Jeszcze jedna rzecz, takie drobne ogłoszenie, przepraszam, nie było w tym tygodniu żadnego jakiegoś customa figurki, którą bym robił w środę. Wynika to z tego, że ostatnio mam trochę mniej już tych customów, część już pokazałem tych, co chciałbym pokazać. A dodatkowo jeszcze mi się teraz praca zbiegła w czasie i miałem mniej trochę czasu na kręcenie filmików. Na weekendy zawsze postaram się taki filmik jeden wypuścić, zawsze będzie o tej 16. Już mi coś do mnie idzie nowego, nie wiem kiedy dojedzie, pewnie za 2-3 miechy, ale tak czy inaczej zachowam optymizm. Do zobaczenia w następnym filmiku. Dajcie jakiś fajny komentarz, jeżeli coś, drobne uwagi, jeżeli Wam się podobało. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa.